Morale? 0 na 10. Woda wyrzeźbiła po prostu w piachu jakieś takie... jakieś gołe dupeczki i tycoliny mogą tutaj się gdzieś ukazać. Pies się wspina po wydmie. Osuwisko drzew. Kurde, system namierzania ruskich. Tak, doszliśmy. I tam na górę trzeba się dostać. 20 tysięcy kroków, bez mała. Początek akcji Wydma Łącka. Godzina 11:05. Wyruszamy z przyczepy. Słuchajcie, idziemy jeszcze do sklepu, który jest zlokalizowany przed kempingiem, po jakieś pićko na drogę. I tutaj zdradzę wam, że są dwie możliwości. Zaczepiłem się coś. Są dwie możliwości drogi. Jedna z nich, oczywiście taka drogą z meleksami. Ojejku. Zaraz wam to wszystko pokażę zresztą. Znajdujemy się w tym momencie właśnie na wyjściu z kempingu. Kemping morski. Chcieliśmy tutaj skorzystać z tego sklepu, który niestety już jest zamknięty. Zuzia poszła zapytać w recepcji, czy w drodze do plaży jeszcze jakiś sklepik będzie, żeby kupić po prostu jakieś pićko, bo potrzebujemy coś do picia. I tak, są dwie możliwości. Jedna droga w tamtą stronę i się okazuje, że musimy się tam cofnąć w stronę miasta, jeśli chodzi o drogę na wydmy, bo tutaj jest droga na plażę i my tą drogę właśnie, od której się oddalam, wybieramy dzisiaj, ponieważ chcemy się dostać na wydmę od strony plaży. Jest to 7,8 km według mapy Google, więc około 8, skoro musimy się cofnąć tam do sklepu i wrócić na plażę, więc mamy 8 km z buta w 5. miesiącu ciąży. Tak naprawdę szósty miesiąc ciąży, jak ja tego nie ogarniam, nie? Kupa, telefon, wszystko naraz w ogóle, słuchajcie. Także 8 km z buta przed nami. Drogę powrotną prawdopodobnie zaliczymy meleksem, ale to wyjdzie w prank, zobaczymy jak się będziemy czuli, jaki będzie czas i tak dalej, i tak dalej. Także taka historia przed nami. A w drugą stronę można właśnie dojechać meleksami od strony drogi, od strony miasta. I zaraz wam pokażę, którędyk. I tak jak widzicie, tutaj meleks jedzie w tamtym kierunku. To właśnie w tamtą stronę można dojechać sobie takim meleksikiem, no w stronę tych wydm, do muzeum, które gdzieś tam po drodze się znajduje, i tam tylko kawałeczek sobie dojść. Tutaj, wstecz. Idąc mamy ten kemping, tutaj sobie idziemy cały czas wzdłuż drogi do miasteczka, gdzie w najbliższym sklepie zakupimy prowiant i wracamy się na plażę. Doszliśmy do sklepu. Ja z Bledką mamy przystanek tutaj w cieniu. Sklepik najbliższy znajduje się w tym miejscu. Klatka nie ciągnie w tym miejscu, a tutaj buduje się gigantyczny parking na ruchome wydmy. Wydaje tak jest opisane. A skoro tak jest opisane, to znaczy, że... no w sezonie ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają typowo na te wydmy, musi być całe multum po prostu. Skoro taki gigantyczny parking tutaj wzdłuż tej drogi budują, kilkaset metrów to będzie miało. W sumie w tym momencie panowie to kostkują. Zuzanna już wraca, więc pędzimy z powrotem. Najdroższa woda ever w ogóle chyba w sklepie oczywiście, no bo w knajpie płaci się trochę więcej za tego typu wodne, pijackie rzeczy. 5 zł Zuzia zapłaciła przez chwilę za 1,5-litrową żywiec Zdrój, także mocarnie. A w tym miejscu również znajduje się jeden kemping, kemping numer 24 Intercamp, 84, przepraszam, numer 84. Na nim kiedyś namiotowaliśmy. To był gruby bal. Po chwili spaceru dochodzimy do plaży, wejścia numer X, nie pamiętam jakie, 28 chyba leba. I tutaj jest parking przy samej plaży, i ktoś sobie kamperkiem stoi. Także można tutaj kempingować, kamperować i tak dalej. Nawet jest znak, za chwilę wam go pokażę. A my tutaj wychodzimy na plażę i rozpoczynamy nasz 7-kilometrowy bój. Reserce wtedy? Fly Reserce, tak. Komper. Aha, czyli tutaj, słuchajcie, jest parking po prostu przed ośrodkiem, który znajduje się przy samej plaży. I tu jest wjazd na ten ośrodek kempingowy. Tak.
Cześć Piesia. No i tak, słuchajcie, rozpoczynamy naszą wędrówkę. Wędrówkę w tamtym kierunku. Myślę, że stąd jeszcze jej końca nie widać. Także kawał drogi przed nami. Tutaj zapowiada się, że będziemy szli sobie elegancko w słoneczku, więc ja za chwilę się pewnie rozbieram, ale na razie tak na bluzę jest gitara, pomimo że dzieciaszki się kąpią, ale dzieciaszki mają inną krew. Extreme to jest tak zwane, nie? Za dzieciaka się nie myśli, tylko się robi. No jeszcze wam powiem, że Bledka to też już pływała, także ona też jest szalona, nie? Pierwsze co zrobiła, to wskoczyła do wody, także hit. Piękna jest ta plaża tutaj. Tak, piękna jest ta plaża tutaj, Zuzia stwierdziła i muszę się pod tym podpisać. Jest bardzo szeroka, chociaż są szersze plaże w Polsce, ale jest bardzo szeroka. No i co nam bardzo mocno sprzyja, to fakt, że jest twardo i mokry piach i twardy, dzięki czemu będzie nam się po prostu lepiej szło. Teraz możemy łapać trochę słoneczka. Się nie dziwię, że dronem nie można latać, jak tam jest jakiś satelitarny, jakiś kurde system namierzania ruskich. Ja myślałam, że jeszcze kupowie w tym morzu dzisiaj na tym wyjeździe, ale nie ma opcji. Za zimno. Wyjdę jak ten, sopel lodu. Taka ciekawostka tutaj z drogi, ale no nie mogę wam tego pokazać, musicie mi uwierzyć na słowo. Mijamy nudystów na turystów, także jest tutaj po drodze taka plaża, więc musicie być tego świadomi, gdybyście wybrali się na tą przechadzkę z dziećmi, że jakieś gołe dupeczki i tycoliny mogą tutaj się gdzieś ukazać, inne falusy. Także taka informacja dla wszystkich chcących się wybrać na taką, na taki spacer tutaj w stronę łebskiej wydmy. Ciężko jest wykminić odległość, tak idąc sobie po piachu i jak ta plaża się tak ciągnie i ciągnie przed nami. I wymyśliliśmy, że obstawiamy. Tutaj widać taki winkiel i obstawiamy, czy wydmy są przed, czy za tym winklem. W sensie koniec naszej trasy. Zuzia obstawia, że przed. Niestety za. A ja mam nadzieję, że ta odległość po prostu wydaje się bliższa niż w rzeczywistości jest i te wydmy są przed tym winklem. Tuż, ale przed. Także zobaczymy. Tą słoną paszczą ci. Tak jest, tak? A jak idziecie z pieskiem, to pamiętajcie, żeby zabrać trochę słodkiej wody, ponieważ no, będzie się popijać tej słonej, na to nie macie wpływu, ale słodkiej lepiej, żeby też trochę mieć, bo ta słona wysusza i jest trochę chyba niewłaściwa dla pieska, ale tego nie wiem. Jak morale? Świetnie. Od 0 do 10? 18. Nie, 9,9. O, to jak u Zanny 9,9 jest dobrze, ale dopiero 1500 kroków przeszliśmy. Także jeszcze trochę. Pierwszy kilometr z 7. No dwa. O, 2000 kroków. No to 1,5 kilometra z 7. To jest dopiero począteczek. Co jakiś czas po drodze mamy takie rozlewiska, takie zagłębienia w piachu.
Tu tworzą się takie naturalne baseny, bym powiedział, i piesek sobie co chwilę do nich wchodzi i jest super. Za głęboko jest? No leć się pan ci. Idziemy sobie plażą i z jednej strony właśnie odcina nas taki basen w takim zagłębieniu w piachu od morza. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie można przejść. Jak fajnie. Czy przejść będzie na pewno można, tylko pytanie jak głęboko będzie. Bledka, gdzie ty jesteś? Chodź, chodź, chodź. Super pies! Super! O, i w tym przypadku nie odcięło nas jakoś bardzo, bo tutaj w tym miejscu już jest łączenie i fale delikatnie tylko przepływają co po niektóre na drugą stronę. O, tak jak tutaj. O, ale tu się piach zapada! Wow, ale zobacz jak cisto bawę, to weź przejdź jeszcze raz. Zobacz, patrz, jak to fajnie wygląda. Nie, o, tu bardziej, patrz, patrz. Masakra, wychodzę. Brząsko się zrobiło. Lodowata jest ta woda. Tu jest ciepło, weź tu. A tu już jest klimat jak na pustyni, jak się odejdzie trochę z tego mokrego piachu. Wywiany właśnie, taki już wydmiarski, bo tutaj w sumie no są wydmy już. Pies się wspina po wydmie. A my rozbiliśmy małe obozowisko. Chwila przerwy i idę na wydmę. Idę na górę zobaczyć jak to wygląda. I pokazać wam. Ło! O kurde, ale pięknie! Ale tu jest piękny klimat, słuchajcie! No słuchajcie, my jesteśmy już po łyczku, po siczku. Wielka chmura nadeszła, zasłoniła słońce i bez tego słoneczka jednak no jest dużo, dużo chłodniej, więc po prostu zaczynamy marsz. Jakieś 2500 kroków za nami, więc pędzimy. A tutaj słuchajcie, na tej wydmie te drzewa obalone, które zaraz wam pokażę, właśnie pokazują tą erozję tego piachu tutaj, jak wiatr to wszystko zabiera, woda i tak dalej, i po prostu ten las opada w dół, no nie? Bo jak nie ma gruntu pod nogami, no to leci, nie? Tak to wygląda. Ale za nieznawca wydmiarski. Ale wygląda to magicznie. Osuwisko drzew. No GoPro nie da się tego zrobić tak jakbym chciał, więc wbijajcie na sklep zdrowyząd.pl, aby wspierać kanał, wspierać go oczywiście wymianą barterową. Dobre produkty, ekologiczne produkty za wasze pieniążki, które będą wspierać i rozwijać ten kanał. Także zapraszam serdecznie zdrowyząd.pl, a wtedy jakiś lepszy sprzęt, jakieś lepsze ujęcia, inne tego typu rzeczy, ciekawe podróże. Także wspierajcie was, wspierajcie kochani.
bo to ewidentnie przyspieszy ten proces rozwoju. Jak już jesteśmy w tematyce reklamowej, pseudoreklamowej, w sumie nie pseudo, tak, chciałbym wam polecić, polecajka, pościel karawaningowa ze sklepu annapościel.pl, którą właśnie widzicie na ekranie, bardzo, bardzo fajna pościel, bardzo miło się pod nią śpi, bawełniana, polski produkt, polski producent, także zachęcam, słuchajcie, zachęcam, kochani. Słońce, hello! Ile kroków na liczniku? 7. Siedem kroków mam. 7 tysięcy bez 7. 7 tysięcy na liczniku, ale już wcześniej mieliśmy nabite trochę, tak? No 3. Przed wejściem, 3, czyli 4 tysiące plażą, 4 tysiące kroków, czyli około 3 kilometrów bym obstawił, że mogliśmy przejść. Więc, kurczę, no nie zdziwiłbym się, gdyby jednak ta wydma była tam centralnie na tym zakręcie. I to tak wygląda, jakbyśmy z pół drogi przeszli. Tam świeci słońce, więc to może... Tam świeci słońce, tam idziemy, zmierzamy w kierunku słońca. Tu zobaczcie, kochani, jak woda wyrzeźbiła po prostu w piachu jakieś takie piękne, dziwne kształty. I muszę wam powiedzieć teraz jeszcze, idąc tak po drodze, będąc w połowie drogi, plaża zamienia się tak trochę w taką kamienistą, co widzicie teraz na ekranie. I po tym idzie się tak na bosaka, troszkę mniej przyjemnie niż po czystym piachu, bo te kamienie jednak troszkę się wbijają w stopę. No ale no nie jest to tak bardzo odczuwalne. Ciekawe zjawisko i to jakby świadczy o tym, że jesteśmy coraz bliżej tych wydm, bo jak kiedyś na nich byliśmy, to właśnie plaża jest taka właśnie bardzo, bardzo kamienista, takie drobne otoczaki. I tak jak wspomniałem wam wcześniej o tych osuwiskach takich drzew na tych wysokich wydmach, bo tutaj wszędzie jest jedna wielka wydma porośnięta drzewem po prostu, to co jakiś czas jest takie fantastyczne zjawisko, jak tutaj widzicie teraz, takiego korzenia po prostu, pozostałości takiego pniaka w tym piachu, także no bardzo, bardzo urokliwie to wygląda wszystko. No i tak sobie idziemy i analizujemy, że no wyprostowała nam się droga do tego cypelka, o którym wspominałem, i obstawy chyba jednak na moje wychodzą, ponieważ no jest tu już coraz więcej ludzi i jakby widać już zarys tej wydmy łąckiej, więc za chwilę tutaj praktycznie z plaży jest zejście na tą wydmę, żeby sobie tam wejść na górę i zobaczyć to wszystko, jak tam zasypuje te lasy i tak dalej, jak to się wszystko przemieszcza. W sensie no nie widać tego naocznie, że się przemieszcza, ale no, zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda, jak to jest usypane na ten moment, bo co roku przyjeżdżając, to ten widok jest pewnie z grubsza inny. I w związku z tym, że dochodzimy już do tego cypelka, to stwierdzamy, że jednak tych kilometrów jest troszkę mniej, no bo liczyliśmy 7,5 kilometra Google Mapsem, tutaj plażą tak naprawdę 7800, ale od kempingu do punktu jakby zaznaczonego, gdzie jest ta wydma, czyli wejścia z tej drugiej strony, od strony drogi jakby. Więc tutaj samą plażą obstawiam, że może być jakieś 6 km. No i dochodzimy już tak naprawdę. Zostało nam ostatnie pół kilometra może czy coś. Słoneczko właśnie ładnie tutaj nam wyszło, więc sobie cupniemy chyba tutaj trochę na tej plaży, zanim wejdziemy tam w ten motłoch ludzi, bo na pewno jest tych ludzi niemało. Bo jednak jest to taka atrakcja turystyczna, która tych ludzi przyciąga. No jak widzicie, my również do tych osób należymy, bo jest to fajny widok. No w sezonie myślę, że to jest przeokrutnie dużo ludzi, ale na ten moment no jest tak jak jest. Tych spacerujących sobie paru było. Na pewno więcej osób decyduje się na przemieszczanie meleksami czy rowerami i innymi jakimiś środkami transportu drogą, bo nie wszyscy decydują się na dotarcie tam plażą, tak jak my. Jednak trochę się myliłem. Tutaj jest, myśleliśmy, że to będzie już wejście na wydmę, ale z bliska jak doszliśmy, okazuje się, że tam jest znak na wyrzutnię jakąś rakietową, więc tam jest 1 km jeszcze do jakiejś wyrzutni, więc my idziemy dalej, przed siebie. No. Morale? 0 na 10, u mnie 7. U mnie jakaś 9. Bo się rozczarowałem tym, że już tak jakby osłabłem z sił na myśl, że już dotarliśmy, a tu jeszcze jednak kawałek trzeba przejść. Ale lubię spacerować, więc idziemy. Chyba tak jest pięknie teraz. No ale jest pięknie, jak słoneczko wychodzi, to już w ogóle jest bajka. Jest piasek.
i w sytuacji, kiedy słońce zachodzi za taką olbrzymią chmurę, robimy sobie delikatną przerwę. Zjemy sobie bułeczkę może, którą zrobiliśmy na wynos. Trochę energii złapiemy na dalszą część wycieczki pieszej i chwilę oddechu też, bo ojejku, jednak wyczerpujący taki spacer po tym piachu, nie? Stopy tak pracują inaczej niż tak się na co dzień chodzi w butach po płaskim i tak dalej. Myślę, że normalnie jakieś zakwasy mogą być później w tych, no wśród stopiu jakimś, nie? Bo to mięśnie jakieś takie pracują różne, które na co dzień nie pracują. Bo wiadomo, co innego jest wejść na plażę i przejść tam 15-20 minut, to co innego jak tutaj będziemy ze 2 godziny na pewno szli. Ale jak słońce zachodzi, to jest chłodno, słuchajcie. Mimo wszystko to słoneczko grzeje ładnie. O, byście upadli. Więc trzeba założyć bluzę na siebie. Nie ma wyjścia. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, to słoneczko zaszło i nie wychodzi za szybko. Dlatego naprawdę zakapturzeni teraz sobie idziemy, bo jest dosyć chłodno. Jeszcze od tego zimnego piachu, od nóg idzie i w ogóle. Ale zmienił się trochę krajobraz. Ta plaża jest jeszcze szersza niż była. Te trawy sobie wszędzie wystają. Drzewa są coraz mniejsze, chowają się już jakby za tą pierwszą górką. I jesteśmy już coraz bliżej wejścia. Obstawiamy, że już je widzimy tutaj na zdrowym zoncie. Czyli jeszcze ze 200 metrów przed nami. I mamy nadzieję, że to już jest tutaj, bo pyknęło nam już około 10 tysięcy kroków tutaj na piachu. I no, pozostaje nam ostatni moment, czyli wejście, jakby finał całej tej podróży. Czyli wejście na tą wydmę łącką, tak? Żeby to zobaczyć sobie, jak to wygląda na górze. No i tak, jak się domyśleliśmy, jest wejście na wydmę. 8 km, nie 18. Czyli to by się zgadzało. Tak, doszliśmy, kochani, do wejścia na wydmę. 8 km za nami. Nie bym miała jakieś te 8 km po takim piasku. Po takim nieutwardzonym piasku to by było ciężko, no nie? Tutaj ostatni kawałek, takie podejście pod tą wydmę. Już po takim grząskim, sypkim piasku się idzie i jest naprawdę dużo, dużo trudniej. Ale gratki dla mojej ukochanej żony, 8 km w szóstym miesiącu ciąży po plażyczce zrobiliśmy. Także jestem z niej dumny. W góry nie poszłam. Z pieska. Po płaskim, tak. Z pieska też jestem dumny, bo w sumie cały czas idzie. Obawiałem się, że będę musiał ją nosić, ale nie jest źle. I takie widoki tutaj mamy na wejściu. Tutaj tymi linami jest odgrodzone, żeby nie wchodzić za te liny. Jest to obszar ścisłej kontroli, ochrony czy coś i lepiej tam nie wchodzić. Ale wrzosy piękne tam między tymi choinkami. Tak, tak, weszliśmy tutaj już między, no w tą wydmę jakby, pomiędzy te góry piachu i już ten szum morza tutaj tak bardzo nie dociera. Wiatr nie daje po uszach i nie dudni. A z tego miejsca powiem wam, że my po prostu przejdziemy sobie tą wydmę do parkingu z drugiej strony i już jakby do kempingu wracamy meleksem. No bo już w drugą stronę niestety trzeba sobie dopomóc trochę. O, a tutaj jesteśmy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, dlatego nie można latać dronem, ale można tutaj spotkać fokę. W ogóle każda foka ma taki nadajnik na... Może nie każda, ale... Też przerąbane. Czemu przerąbane? No bo... No tak, przyklejają ci coś na chama do grzbietu i musisz z tym pływać. No ja bym nie chciał. No tak, ale dzięki temu może nadzorują no populację. No tak, ja wiem, że to jest jakby w kwestii kontroli i zobaczenia, gdzie migrują i tak dalej, gdzie pływają, ale sam fakt, że wiecie, ktoś ci coś przykleja, jest niefajny. O, taki widok, słuchajcie, tutaj mamy na tych wydmach, tylko że no nie możemy wchodzić tutaj za te barierki, tak? I tam na górę trzeba się dostać. Klimat iście pustynny. I w
w tym momencie wychodzimy tutaj na takie wypłaszczenie przed wejściem na tą najwyższą wydmę, na którą jeżeli pójdziemy, to pójdę w sumie ja z wami, bo Zuzanna już tam się na górę tarabanić nie będzie. Ale normalnie pustynia. Prawda, Dziwasku? No, tak. Tutaj jeszcze jak fajnie wyglądają. Muszę sobie zobaczyć. Może słoneczko się nam tutaj wyjdzie w międzyczasie. To już w ogóle byłoby fajnie. No przepiękny, niepowtarzalny widok, jeżeli chodzi o Polskę. Tak mi się wydaje, że już w innym miejscu czegoś takiego się nie zobaczy, z tego co mi wiadomo. A na tą wydmę, jakby największą, to już nie będę wam tego pokazywał, nie będę wam tego nagrywał. Być może nawet nie będę wchodził na górę, bo samemu to mi się nie chce. Dlatego obowiązkowo musicie tutaj przyjechać i zobaczyć to na własne oczy, a jeżeli widzieliście, to na pewno ten widok pozostaje w waszej pamięci na długo, długo, długo. Bo w mojej pozostał, jak tutaj kiedyś byliśmy, ale po raz drugi równie bardzo robi to na mnie wrażenie. No, bardzo wygląda jak jakaś Sahara, ale na Saharze też jeszcze nie byłem, więc nie wiem w sumie. Jak na jakimś filmie po prostu, taki filmowy klimat pustynny. I jak teraz widzicie na obrazku, tutaj jest to największe podejście na tą wydmę, żeby trochę sobie z góry zobaczyć to wszystko, jak to dookoła wygląda. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, no nie będę tam wchodził. My idziemy już przed siebie w kierunku Meleksa, kempingu i jedzonka. A tutaj przed nami jeszcze widać martwy las, czyli drzewa, które po prostu zostały przez ten piach zamordowany. No my przeszliśmy stąd, tutaj. I tutaj z tej wydmy, z samej góry widać, ale to jest wślizgane od macania palcem, jest widok na morze z jednej strony i z drugiej strony na jezioro Lodzkie. I od razu na zejściu, tylko wschodzi z tej wydmy i mamy parking Meleksowy, więc właśnie będziemy brali naszą bryczkę. Słuchajcie, wyszliśmy na parking Meleksów, a tutaj lis buszuje. Ciekawy jak ja. O, tutaj drugi idzie. Niesamowite zjawisko. Ale wieje w pasku. Dojechaliśmy, słuchajcie, Meleksem około 5 km, kosztowało nas to 34 zł. I tutaj w nagrodę za ten niesamowity spacer plażowo-wydmowy zażyczyliśmy sobie po gałce lodów, a nawet po dwie. Ja mam pistacjowe i Nesquik, a Zuzanna ma... Porzeczka i mięta. Porzeczka i mięta, czyli tak świeżo kwaśno. Także zostały nam jeszcze jakieś 1,5 do 2 km z buta. Melduje się na kempingu. No i tutaj przy tym parkingu Meleksów znajdują się też parkingi takie samochodowe, gdzie można dojechać autem właśnie tutaj i zapłacić, a dalej sobie pójść już albo z buta, bo tutaj taka opcja też jest. Jest bardzo fajna ścieżka, laskiem się idzie, tak jak my jechaliśmy, no dosyć dużo różnych ławeczek takich na postój i w ogóle, więc całkiem spoko. A tutaj jest parking oczywiście przy muzeum, bo tutaj jest jakieś muzeum, SPN, plac edukacyjny, czyli Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego. A do Łeby mamy 3 km, umrę chyba. I tak to wygląda. Ale do Łeby do centrum. Tutaj mamy jeszcze
rozpiska, co, gdzie, jak i w ogóle? Pokazuje, że 3 km do Łeby, ale to będzie do centrum, mamy dużo przed, już mamy swój kemping, więc idziemy. Jeszcze jedna ciekawostka, w momencie kiedy od tej strony byście chcieli sobie tam dojść, dojechać, to trzeba kupić bilety wstępu do Słowińskiego Parku Narodowego, a idąc sobie plażą, nikt takich biletów od nas nie wymagał. Także tam troszkę przyoszczędzone. Taki bilecik pewnie z 4, 5, nie wiem, nie pytałem. Dyszkę może. Kto to wie, ale przyoszczędzone. A no i jeszcze taka rzecz, że no my tutaj sobie te 2 km idziemy dalej, ale tutaj również są meleksy, które do miasteczka dowożą, więc można by było dojechać do samego kempingu czy centrum miasta. Ogłaszam sukces, ogłaszam koniec wyprawy. Tutaj w tle za nami jeszcze widać taki mega park linowy, który oczywiście też już jest zamknięty, a my dochodzimy właśnie w tym momencie do krzyżówki już przed naszymi oczami ukazuje się ogrodzenie kempingu i tak naprawdę zrobiliśmy prawie 20 tysięcy kroków, bez mała. No. Chodź tędy, Łusieczko. Jest delikatny skrót, to sobie skorzystamy. Bez mała 20 tysięcy kroków i jest w sumie za 15:16, więc no kończymy tą wyprawę na Wydmę Łącką, robiąc niesamowitą ilość kroków, bo to jest naprawdę bardzo dużo. Pamiętajcie, że jesteśmy w 6 miesiącu ciąży, w sumie Zuzanna jest. Co? Cały czas o tym mówisz. Tak, 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 to trzeba przypominać o tym, bo to jest pamiątka niesamowita dla nas. No i dochodzimy już do kempingu, także ja bym się z wami pożegnał na tym filmie. Życzył wam wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia i słodyczy. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Dajcie łapę w górę, jak się podobało. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapę w górę dla Zuzanny i Bledki, która również dała radę. Ona to zrobiła, jak ma 4 łapy. My zrobiliśmy 20 tysięcy kroków, to ona zrobiła 40 tysięcy, ale robi mniejsze kroki, to ona, kurde, no ciężko to policzyć tak naprawdę, ale... Wychodzimy już tutaj na drogę, w tym miejscu już jest nasz kemping. I wbijamy odpocząć, także jeszcze raz dzięki za to, że byliście na tym filmie, wszystkim tym, którzy dotrwali do końca, jeszcze bardziej dziękuję i do zobaczenia, siemano!